co? Jacek, no chodź tutaj do mnie, przecież czy ja muszę cię co chwilę wołać, Jacek? Idę, Justyna Najdek ze Świebodzina. Powiedz ty mi, Justyna, po co ja ci jestem potrzebny u kosmetyczki, powiedz. Słuchaj, skoro mnie przywiozłeś, to co? To zapłać. No wow, normalnie odnalazłem sens życia, Justyna, ale... Trzeci raz do kosmetyczki w tym samym tygodniu, Justyna, przecież ty nie jesteś taka brzydka, chłopie. Justyna, ja ci przysięgam, ja się wczoraj pożygałem po wódzie, nie po tobie. To było tak, że ja... No? No właśnie, było tak, bo ja już biegłem do toalety, bo mi leciało i ty wtedy jakby weszłaś w linię strzału i... Ty byłaś tylko katalizatorem tej reakcji, Justyna. Byłaś jak AdBlue do diesla, że nikt nie chce, a lać trzeba, wiesz? Jacek! Co? Ty mnie nie denerwuj, alkoholiku jeden ty. A co mi z moim hobby wyjeżdżasz teraz? To się wszystko zgadza. Ty szydełkujesz, ja haftuję. Folklor kielecki. To. Jacek, słuchaj. Co? 3 dni temu robiłam akrylę na stopach, na paznokciach. No tak, dlatego żeśmy byli w Mrówce po akryl. No. I to musi zagęstnić, tak, rozumiesz? Tak, no, no. 2 dni temu robiłam rzęsy, a to się musi zakorzenić. No tak, tak, tak. Musi się zakorzenić, bo jak nie, to będzie wichura i ci oczy wyrwie, nie? Dokładnie. Się dach w kadzielni nie ukorzenił i zobacz, dzisiaj nie ma, nie? No. Dobra. A dzisiaj to tak. No. Albo będę robić brwi, no. Albo będę wypełniać czoło. A możesz wypełnić to, co jest za czołem? Wiesz co? Co? Sam byś się za siebie wziął. Nie no, wziąłem się trochę za siebie, zobacz, schudłem trochę, patrz. Gdzie? W kiblu rano 3 kilo. Tak gotujesz, że samo z człowieka spierdziela. O te twoje włosy w uszach chodzi. Włosy w uszach się przydają. Filtrują treści. O, dzień dobry, Justyna! Hej! Cześć, cukiereczku! Dzień dobry, miło panią poznać. Jacek jestem. A pani jest coś? Jaka pani? No, no taka właśnie trochę... Jakie miasto, taka Barbie, bym powiedział. Albo świnka Pepa spod Radomia, nie wiem. Generalnie coś... Arnold? Nie no, bez jaj. Już jak ty jesteś Arnold, to ja jestem Murzynek Rambo. A ty, kochana, dzisiaj z mężem jakiś wspólny zabieg? No niech zgadnę, włosy w uszach. Ty nie myczy wosk? Co bardziej boli? Wosk. No to tam już jest. Wystarczy to podgrzać. Dla mnie nic, dziękuję. Ideałów się nie poprawia. Za to żonę przywiezłem. Ja na mojego męża tak pieszczotliwie mówię bankomat. Tak. A ja na moją Justynkę tak pieszczotliwie mówię NFZ. Bo nie ma takiej gotówki, której by nie rozpierdoliła. No to co robimy? Ja bym to raz za dobrze regipsem obudował. Pierdzielnąć szpachle dookoła i... raz na 3 lata będziemy malować, jak wyjdzie grzyb. Nie słuchaj go, kochana, no świetnie wyglądasz, naprawdę, no... Naprawdę, no świetnie, no gdzie się podział ten cały tłuszcz z wtorku? Siedzi obok. Gdzie? Kochana, schudnisz jeszcze 20 kilo i będziesz piękna. 20 kilo? Przecież jak ona schudnie jeszcze 20 kilo, to co mi zostanie? Same haluksy? No to co robimy? Słuchaj, tak sobie pomyślałam, żeby dzisiaj zrobić brwi. Brwi! O, kuźwa, mocny zawodnik widzę. Tak. A co, kurka szuka ziarka, czy o co chodzi? Ale naprawdę, Justyna, chcesz robić brwi?
Moim zdaniem masz ładne brwi. Widzi pan, człowiek się całe życie uczy, widzi pan? Ja myślałem, że to jest jedno słowo, a to są aż trzy. Brwi, Boże, z jakim wysiłkiem pan to mówi? No, pan ma normalnie cięższą robotę niż górnik, no. Brwi, jeszcze trzy razy powiem i się posram, no. Brwi, już widać główkę, brwi. Brwi, nie? Nie. Proponuję czoło. Czoło. Kochana, czołowy czerwony alarm. Wio, 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 wio. A to co miało być, przepraszam, świnie w kosmosie? I tu ciekawostka, nie wiem, czy pan wie, ale świnie nie mają brwi. Mają tylko bezchenny. Kochana, masz takie bruzdy na czole, że kartofle można sadzić. Albo buraki. Albo byra, nie, już są, to po co nam cztery kreski? Dobra, ufam ci, robimy czoło. No to ja ci proponuję mikrodermokerastynację z termoutrwalaniem jonowym. Właśnie to chciałem zaproponować Justynie. Bierz, Justyna, wczoraj mi to mechanik robił w Hyundai'u. Zobaczysz, będziesz mniej palić, wiesz. Dorzucę dwie dychy z likwidu i pan wycieki. Niech pan zrobi tak, żeby wyglądała jak ta gałązka, co prowadzi w Kielcach. Tak? O, niby gałązka, a konar płonie. Dobra. To robimy to czoło, tylko co to jest to mikro? Mikro, po prostu nałożyć na twarz takie śmierdzące błoto. O. Potem przykryję gorącym ręcznikiem, żeby zakryć ten smród. A później włączę taką maszynkę, która robi pik i mryga na niebieską. O, a przepraszam, co robi ta maszynka? Robi pik i mryga na niebieską. To co, radiowóz po nią przyjedzie? Ile to będzie kosztowało wszystko? Jedyne 400 zł ze zniżką. 400 za błoto na ryju? No. Czy ciebie perułka ciśnie? Justyna, słuchaj, ja ci to w domu zrobię za darmo, wiesz? Co jak co, ale zmieszać z błotem to ja potrafię. Pamiętasz, jak twoja matka do nas przyszła, nie? Jak jej zrobiłem terapię, to pół roku nie przyłaziła. No. Ale ona jest już stara, wie pan, i jej wypadły brwi. Znaczy, najpierw jej wypadły zęby. Potem na zęby poleciały brwi. I teraz ma włosy na zęba. Jacek, przypomnij mi. Co? Ty się ze swojej matki nie śmiej. Weź. Przypomnij mi, proszę. Co? Jaka była umowa przed ślubem? Że mam się myć do seksu. Nie to! Jak nie? Chociaż pindola mówiłaś, że... oskrobać. No. No. Nie to! Co, jeszcze mi kazałaś ogarnąć? Weź. Jeszcze mi kazałaś ogarnąć ten busz na dole, nie? Się naoglądała magii na gości, nie? Na Zoom TV, nie? Nikt nie ogląda, wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? To wziąłem tam trymer i dwie godziny. Do zera wszystko wygolone, nie ma nic, do zera, do gładkiej skóry, no. Tylko sobie zostawiłem takie dwie kępki, żeby mój gązo miał... Jacek, naprawdę! Później mi prostownicą przelecisz. Umowa była taka, o? Że ty zarabiasz, a ja mam być piękna, żebyś się mógł przed kumplami pochwalić. O, i co poszło nie tak? No właśnie, ja się wywiązuję, a ty?
A ja się nie wywiązuję, Justyna, ja 3 etaty ciągnę dla ciebie, żebyś miała dobrze. No i 3 etaty to jest dużo. 3 etaty to naprawdę wcale nie jest za dużo, po prostu wystarczy lubić swoją pracę. Jezus Maria, nie! Jacek, co ty robisz, człowieku? Jacek. Jacek. Co się dzieje? Justyna? Co? Coś mi się w oczy stało. Co? Jest środek dnia, ja widziałem księżyc w pełni. Ludzie. I co się drzesz, krater zakryty? A nie wiem. Drzesz pan te poślady, człowieku. Ale co, kuszą? Odejdź ode mnie. Nie dla psa kiełbasa. O, żeby się Jacek skusił, to musiałbyś to wodą polać. A wolałbym nie, bo będzie szczypało gdzie nie gdzie. Może żeby się ktokolwiek skusił, to trzeba by to zdezynfekować lizolem chyba najpierw. Lizolem, tak. Widzę, że wiesz, o co chodzi. A ja ciebie chyba skądś znam. Nie, nie. No, nieważne. A Justynka, powiedz mi, jakieś plany na wakacje? Lecimy gdzie? Tak zainspirował nas pan. Lecimy zwiedzić Rów Mariański. Za 2 tygodnie lecimy. Co? Gdzie? No zabierasz mnie na ekskluzywne wakacje. Patrz, taką ci niespodziankę zrobiłem, że sam jestem w szoku. A gdzie lecimy? No nie wiem, zaskocz mnie do Grecji. O, cię zaskoczę, a czemu akurat do Grecji? No? Dobra, tam, nie musi być Grecja. Tam jest drogo. Ważne, żeby było morze, dobra, żeby była plaża, dobra, i Akropol. Morze, plaża i Akropol. Proszę bardzo, park miniatur w Międzyzdroja. Wiesz mi pomóż, bo ten gnój zawsze wygrywa. Nie ma sprawy, kochana. Zaraz zaoramy ten ogór. No, ogóra to byś chętnie zakisił, co? Nie w takim dużym słoiku. Tego weka nie odkręcisz. Ale ładnie. Jeszcze nogami. Patrz, jak odniszą miękniarz, se musi sam klaskać. Słuchaj, to teraz słuchaj tego. A powiedz mi, kochana, no jak tam się twoje imieniny udały? No wyobraź sobie, nie wszyscy pamiętali. No Jezu, Justyna, już też nie przesadzaj, Boże, tam raz w roku zapomnę o imieninach. Ale ja ci to wynagrodzę, wiesz, tak? Duszko moja, tak. Więcej błota na Justynę. Całe błoto, jakie pan ma, niech się moja lożka wytapla, proszę. To może do błota dołożymy drobinki złota? A może nie, bo złoto jest drogie. Jacek! Co? 32 imieniny ma się raz w życiu, a ty dawaj sztabki. No co ty, ty masz 32 lata? Nowe życiu bym ci tyle nie dał. Najwyżej 31,5. Czyli opłacają się te moje zabiegi? No, nie każdemu. No ja nie narzekam. Ale se za męża skneruska wzięła. Akurat sknerą to ja nie jestem, Justyna o tym wie? Proszę bardzo, złoto na twarz Justyny. Całe złoto świata na twarz Justyny. Niech moja Justynka będzie złoto ryja, proszę bardzo. Jeszcze jakiś zabieg na ustka, jak już tak geograficznie lecimy. A wiesz, na twoje usta też mam zabieg. Tak? No, to wrzątek, bo masz niewyparzony ryj. This girl is on fire! Mam do pana taką prośbę, wie pan? Jak pan jest taki gorący, nie? To niech pan za blisko nie podchodzi, bo mi pan opali brwi! Jeszcze się dmuchawa włączy i łysy wyjdę. Justyna, ja już nie będę przebywał w jednym pomieszczeniu z tym troglodytą. Zabieg skończony. Widzisz, co żeś narobił? Nic nie narobiłem, siedzę czysto pode mną. Wiesz co, jak ja bym się teraz mogła ruszyć, to ty byś dostał w twarz. A wiesz co, możesz, bierz go, sucza. Słuchaj, albo go przeprosisz, ale za co? Albo ja ci wyrżnę z bani. Stop, 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 jak z bańki, jak z bańki. Przecież to jest dopiero co zrobione czoło, szkoda czoła.
Przecież to jest najlepszy zabieg, jaki kiedykolwiek zrobiłem dzisiaj. Dlatego należy się 700 zł. Co, opłacało się w pierwszym rzędzie usiąść, nie? To jest wasz pakiet VIP. Tak z góry wygląda dwóch łysych obok siebie. Czekaj, bo prezydent chciała zobaczyć jeszcze. A sobie pan klepnął, nie? Jest coś. Justyna? No. Ja cię nie chcę straszyć, ale ja chyba wiem, skąd on to błoto wziął, wiesz? Gotówką czy kartą? No kartą, bo ewidentnie terminal już jest. Tak? To przygotuj się na dodatkowe wydatki. Ty, Justynka, ty pamiętasz taką Angelikę? No. Ty wiesz, że jej mąż na rocznicę ślubu kupił jej Mercedesa? O ty suku. No, a to jeszcze nic. Dołączył jeszcze taki romantyczny bilecik, na którym napisał dla wspaniałej żony i cudownej kochanki, która potrafi uszczęśliwić swojego księcia. Jacek, a ty kiedy kupisz mi Mercedesa? No, słyszałaś, jakie są warunki. Prawdziwy książę to ma rumaka, a nie kucyka. Prawdziwy książę to ma księżniczkę, a nie wiedźmę i pawiana z gołą dupą.